Zaczynamy w takim razie. O, w końcu mam fajne po polsku, jej. Brawo. Dało ci się, nowe osiągnięcie. To w takim razie zostaniesz prezydentem. O, nie. Tak, prezydent nie. Polski. Daj IBM-u urodzinowy prezent. Ale ma jutro urodziny. No kurde, Bela, ale ten... Ale wy nie chcecie, żebym giął. Ale radioaktywny napój. Ja bym dał Lunie, bo Luna ma ładnych kwiatuszek na głowie. No kupiłam go w końcu. Luna pewnie znał jakąś neutralną. A tak, Luna zawsze jest neutralna, zapomniałem o tym. Na pewno czarodziejem często. Dobra, bo ta konsola serio jakiś chyba cheaty pokazuje. Ja to zamykam. W pizdu. A i teraz nie wyszło. Czemu ty masz cheaty? Uspokój się troszeczkę. Ja to zamykam. Trzeba będzie go wygłosować jako pierwszego, żeby miał czas na ogarnięcie tego. Będę musiał... Aha. Robić screena taki tego. Jesteś? No jakby... impreza. A to jest smacznego widzowie. O kurwa. Nie wiem. O, dzięki. A nikogo nie było Areza. Jak ja się zresztuję po tym jak coś. Raz obliczę, bo jak im w opisie bez serdecznie. Nie wiem czy mówiłem. Póki minki, ha ha hi, hi. Co do rączki, to do buzi. Generalnie powiem wam tak. Nie wiem, że go ukrócili. Nie wiem, poczekajcie. Nie wiem kto to zrobił, ale... No co ty? Przyszedł ktoś mnie zabić tej nocy. A ja uratowałem ci życie. No właśnie chciałem mówić, że mnie tak mogli uratować. I za to ktoś na mnie zakrzyczał. Dobra, muszę screena zrobić. Ktoś na ciebie nakrzyczał? Ktoś na mnie nakrzyczał. Kiedy ogarniamy twoje brwi, Rufix? Nie wiem. To takie... Dopiero mi takie wyrosły. Krzaczaste trochę. O, Rufix, masz dwa głosy już. No bo ktoś na mnie nakrzyczał. Jeszcze ja? Kto na ciebie nakrzyczał? Ej, ale zobaczcie na Discordzie, jakie rzeczy pije Abi, to go trzeba wygłosować. Daj no. On jest radioaktywny. Się będzie w nocy świecił, będzie nam brzydko. AB, ale masz fajny fryz. A dzięki. A i tak będę go zmieniał. Aha. AB, no zaraz 500 no, na fake nawet. No, masz trochę za długie te włosy, AB, ci powiem. No, wiem. Dobra, to teraz... A, bo AB ma te dwa głosy. I masz takich mało, nie? A, bo ty AB myślałeś, że ja mówię o Discordzie. Nie, ja mówię nie, o Discordzie. Nie, no, widzę, że masz tę samą fryzurę. Nie no, nie głosujcie na mnie. Ale że będę musiał zmienić, bo gram w tej fryzurze od samego początku. No ale ja nie chcę wylecieć, no to dlatego wolę na Ruficu zagłosować. Wyrównaj na ale sobie. Ale próbuj wyrównać, no. No to wyrównajcie. Zagłosujcie na Ibiego, to wyrównacie. No cóż. No i nie, to ładnie, komedyk. No bo ja nie chciałem wylecieć, no to dlatego zagłosowałem na Rufixa. Ale nie wyleciałbyś. No to co, miałem na siebie zagłosować? Tak. No dobra, ale wtedy było równo. Nie było właśnie. No nie, no jak ja głosowałem, to było równo. Nie, było 5-4 i zagłosowałeś na Rufixa i było 6-5. Nie, ja wcześniej zagłosowałem. Jadałem na IB'ego. To ja wcześniej zagłosowałem. 5-4 i ktoś zagłosował na Rufixa, że było 6. Witaj Dawidos, hejeczka wszystkim. No nie mam szczęścia. Ej, żyjesz? Nie wiem. Nie, no żyję. Nie no, mnie popierdoli chyba. Nie no, ja mam pecha strasznego. Nie mogę nawet swojej roli użyć. Dobra. A ja za to używam i nic mi nie daje. No ja też używam, podchodzę i... Ale nie używa mi się, bo... Bo ludzie umierają. Mamy przewalone i tak. Jak idę do nich. Musimy wyrzucić profesora, bo inaczej przegrywamy. Raczej nie byłem u Luny. A nie, jest po mnie, bo na mnie nakrzyczeli. No to coś. Nie to ból. To jestem nie? Pojebany. Trającego? Nie. Pojebany. Mamy z domu i... Nie, bo mamy schowane jakieś, to chyba nie. Gdzie razy byłeś w takim razie? I... Widzisz. A mi pokazuje, że u Luny byłeś. Nie, ale... To tam Wiksa, no. Nie patrz na rolę, tylko widzisz. Witaj, Szymon. Tylko byłem. A, dobra, rozumiem. No. Rozumiem. No czekaj, dajcie Wiksie powiedzieć, no. Jak mój Ludek wychodzi i zrzuca tarczę, to znaczy, że ktoś chciał mnie zabić? Nie. O. No, tak to ci pokazuje normalnie, że ktoś przychodzi cię mordować. O. No. Czekajcie, Wiksa mówi, że jest ocalały. No. Tak. No to zobaczcie, to że mamy nieznany. Mamy nieznany na Lunie. No. I co to znaczy? Seryjny albo złodziej. No ale może być też czyściciel zawsze, no. Niby tak.
czyściciel, no w sensie mogłeś. No pierwszej nocy zginęła tylko jedna osoba, więc druga mogła pójść czyścić. No i, ale bo Luna została wyleczona przez Rufixa. A, no ale to też... Ale to jest... no to nie wiem. Czyli Fixa w chuja leci. Ale drugiej nocy nikt nie zginął. No to nie możesz być ocalałym, jak jest seryjny albo złodziej. No nie, no ale myślę, że Wiksa nie leci w kuje. Dobra, wyrzućmy może Dedriego za to, że tak próbuje zforsować te Wiksy. Tak, to masz mój głos, Ej. O, ty chamie. Oj, tyle ci powiem. Oj, no i ja ci tyle powiem, Amy. Dobra. Arezy. Dobra, już wiem, co się dzieje. Ej, zostawcie mnie, co? No cóż. Fixa nas został Fixa. No, seryjnym jest. Zostawcie mnie, żadnym seryjnym. Na paluszek sięgasz? Czemu Didiri i Fixa jesteście razem? Nie jesteśmy. Jeden jest impostorem, a druga jest seryjnym mordercą, no. Mogliście zabijać, bo bro. Ej, Luna mogła być mordercą w sumie. Krzycie mija ci? A dobrze. I to Jaguar, kajeczka. Dzięki, Hubi. Nie ma sprawy. Podało mi się użyć roli. Jump. A ty czemu jesteś? Ale to by... Ale wiesz, że przejebaliśmy przesło. No cóż. No to chuj. Bo ja pierwszej turze nakrzyczałem na Rufixa, w drugiej na Ebiego. Który masz z czerwonym? Ja i Luna. Już nikogo nie ma. Wow, prowokatorzy sami się wygłosowali. A ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem. Do niego zagłosowałem, bo byłem impostorem. No to dlatego chciałem wyrzucić do Diego, bo zbyt bardzo forsował na Vixę. Ale no ale nie, forsowałem na nią, bo... O nie, nie wczytuję się. Możecie mnie zaprosić. Mówiłem, że jestem. Albo nie musicie, bo mam od Areza. Ale mnie musicie. Oddajcie mi tego. To masz Arena? Nieźle. Chcesz na psychikę? Chcesz nam krzywdy zrobić w jakiś sposób? Jak co? Co wy mówicie w ogóle? Może ja będę musiał do psychologa później po tym chodzić, co mi zrobiłeś. A co ci zrobiłem? No dokładnie. Co? Co? A nie, w sumie ja na siebie zagłosowałem. Bez sensu. Ale to jest o prezydenta. No wiem, ale... Ale nie chcę być. Aha. No dajcie Arezowi, no. Nie, co? ABM-u? Nie ma problemu. No, za późno Areza, niestety. No, niestety Areza. No, tak bywa. I nie wyjdzie. Jak to mówią, kto nie chce być prezydentem, zostanie prezydentem. Dokładnie, dlatego ja nie zostałem. No cóż, nie wyjdziesz. Oho, chyba zginął. No cóż. Oho, jeszcze ktoś do mnie przyszedł, ale to chyba medyk. Albo nakrzyczeć. No nie, no przecież mi nakrzyczeć pod chatą. Ajajaj. Witam. No, witam. Nieźle. Ale kamy jesteście. O, wszyscy no, żyją. No. To nie dlatego, że Areza nie wychodził z domu. Rufix, no. Ty do mnie szedłeś? Areza z domu nie wychodził, to prawda. Ja mogę powiedzieć, że do Hubiego nikt zły nie przyszedł. A do mnie przyszedł ktoś zły i na mnie nakrzyczał, przykro mi teraz. Ale spoko. Rufix, nie muszę dzięki temu do ciebie iść ogólnie. Aha, to co jesteście dobra. Właśnie. Co? Nie, bo chciałem iść do dobra, Rufixa. Dobra, czyli mam jakiegoś czerwonego krzykacza pewnie. No, czerwony krzykacz, który na mnie forsuje, nic nie mówi. To Vexi. To nie, Vixa. Prawda. Czekajcie, nic nie mówi. Luna, gdzie byłaś? No, Luna. Aha, zaśmiała się, jak to powiedziała, słyszałem. Nie, była u mnie. Kurde, Bela, no. No i Trops. To był jeszcze u mnie. O, zajebiście. A Rezy, co jesz? Nie, Amy jest dobry, Amy jest dobry. Proszę, nie głosujcie na Amy. No to fajnie. Myślę, że już jest za późno w Exi. Skip. No to nic nie da. Jeszcze. O! Wow. Dziękuję. W sensie tego głosowania, bo jak Ebi miał, ile było na skipa głosów? 5. Czyli jedno. Do Diego. Pięć głosów na skipa i Ebi miał 5, no.
Nie, bo jedno było na Weksego. Nie, no jeden był na Weksego. Jak ty to razy liczysz? No, no 11 dobra, głosów łącznie było. 11 łącznie, no. A no ta, no. A, no tak, bo krzytkasz. A Dili też nie wychodził? Kurde bela, no. Nie wychodzi. O, impreza? Halo! Hobby. Czemu nikt z domu nie wychodzi? Powiedz mi. Ja mam bliższe na mnie. Ja bym na Reza wywalił. No, ty perfidny krzykaczu. No. A Hubi, czemu krzyczysz? No. A Rezę, jaką rolą jesteś? Detektywem. No, czerwonym. Oho. A AB jesteś policjantem zielonym. No jestem. No właśnie. No dobra, no to Areza, no niestety wkopałeś się. No nie, a on nie pokazuje czerwony detektyw albo zielony kaput. No nie, no mojej roli by nie zgadł. Bo do niego nawet nie szedłem. To się wbombiłeś, Areza. No nieźle. Dobra, Areza mnie oskarżał, Areza jest impostorem, czyli ja jestem czysty, dzięki. Aha. No w sumie, ma to sens. Nie wychodził z domu, więc... No, nie, nie wychodził. Tego bym nie powiedział, bo może być neutralną. Dobra, jest, ale seryjny to nie. No z imposterów okej. Okay. Bo nie mamy seryjnego, bo nie zabija w ogóle seryjny. Nie masz neutrala krzyczącego, co? Ewentualnie AB może być hunterem. Więc no nie wiem, możesz po prostu krzyczeć. Pod żadnym pozorem AB go nie głosował. No i dobrze. Okay. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co tam ma Rezę? Ma Rezę, jakieś ostatnie słowa? Powiem wam tak, jestem ogólnie zielonym detektywem. Ale chuj, macie zagłosować tam na siebie. Dobra, zobaczymy. Zaraz. No to zobaczymy. Dawaj, no, pokaż nam. No. Ale dawaj. O, oskarżycie. Dobra. Trąci mnie. Wejdę do Hubiego. Zobaczymy. Cicho, Weksi, kto by chciał cię chronić? Dobra, zobaczymy, czy on będzie wychodził. Aha, mam cię! Co to za wychodzenie z domu w środku nocy? Nie tym razem. Jakiś medyk u mnie był, dobrze. Dobra, no... Już wiem, czemu Wiksa nie chciała wyjść z domu. Nie. Czemu nie chciała? Bo nie żyje. A. Jakiś oskarżyciel pewnie. Nie, no to musiał być... O, nie trafiła. Ała. No to ciekawe, Dedir, kim jesteś? Koło musiała strzelać Wiksa. Nie mam taką apteczkę. Ty, Kobi, gdzie byłaś dzisiaj? Czemu runda się... Ja siedziałem w domu. Medyk. No dobra, to się zgadza, super. Ale ogólnie... Słuchajcie... Luna była medykiem. Jest oskarżyciel, tak, Luna była medykiem. W pierwszej rundzie była u mnie, uleczyła mnie i mówiła nawet o tym. No tak. Luna była dobra, więc po ciebie się oskarżyciel. Ja jestem powalony, bo mi pokazało, że teraz uratowałem Lunę. Ja jestem też powalony. A ja nie. No dobra. To Rufix. Kim jesteś? Ja jestem policjantem. I kogo blokowałeś? W pierwszej rundzie Areza, w drugiej Lunę i teraz chciałem Wiksę, ale no nie wychodziło. To akurat by się potwierdziło, bo Areza nie padł w pierwszej rundzie kill, a... No, ja też próbowałem Areza, ale... No. Nie no, ale Rufix mówił, że Areza nie wychodził. Nie, ja no Areza chciał wyjść, ale nie wiesz, kogo zatrzymałem. Tak samo Luna w drugiej rundzie. No to ja w pierwszej rundzie też byłem u Areza, to nie wychodził u mnie. Potem byłem u potem byłem u Dedriego, też nie wychodził. Teraz byłem u Kubiego, niby wychodził, a mówił, że nie wychodził. Nie, ja wychodziłem w każdej rundzie, bo... No to jestem pojebany i za każdym razem mam na odwrót. Mi zostało jedno krzyknięcie, bo no w pierwszej rundzie na ciebie nakrzyczałem za to, że mentalnie chciałeś. Ale jesteś niemiły, to dla mnie krzyczysz, tak? Sprawdź teraz, Gremlina. Grozisz mi jeszcze. A Gremlin, kim ty jesteś? Powiedziałem, jestem powalony. A może... Może Rufix w pierwszej rundzie nie zablokował Areza, tylko go oskarżył. A w trzeciej? No nie, no Areza mówił, że był nie, no policja. Teraz będzie trzecia. To logiczne. Tak? Teraz będzie czwarta. Dobra, ja mimo wszystko bym wyrzucił Rufixa, bo może jest złym policjantem. No, aha, dobra. Niby jest dwa razy oskarżycielem, tak. Prawdopodobnie. Jak oskarżycielem jest tam? Z rzędu? No. Niby albo Gremlin. Hubi, nie da się dwa razy z rzędu, Gremlin gada głupot.
Medyki można przecież. Nie można, Gremlin. W ogóle, a żadną rolę nie możesz dwa razy. Dobra, Hubi, dawaj na tego, na Gremlina. Gremlino. Dobra. Jak umrę to? A nie! Ale... Dobra, no to ja nawet nie wychodzę z domu. Mówi, że dwa razy z rzędu był ten. Medykiem. A nie, źle. Nie ogarnąłem. No już tak było za późno, już zagłosowałem, nim weszło to. O nie! To nie jest źle. Nie bój się, nie family friendly wizyta. Nie bój się. Family friendly. Ale trochę se przez to poczekacie, bo miałem wizytę i teraz muszę iść na Gremlina nakrzyczeć. Aha, dobra. To nie za wizytacja. Dobra, już wracam. Nienawidzę cię, AB. Czemu? A, bo strzeliłaś we mnie policjanta, ja byłem szalony. O. Ale łatwo. Ogólnie jestem pojebany, tak jakby coś. Czemu jesteś powalony? Byłem u Hubiego i go wyleczyłem. No byłeś. No ale chyba cię nie wyleczyłem, bo Vexy umarł. No, dobra. Nie chronisz. Ale rozumiesz Gremlina. Ale no, byłem czyli... u ciebie. Ale czyli byłem u ciebie, pokazało mi, że... Proszę, ja głosuję na Kubiego. Jest czerwonym przykaczem. O, tak, dokładnie. Jest czerwony. No i był czerwony. Ale Arezo, ładnie odczytałeś to, że oblał Kubiego. Dlatego poszedłem jako detektyw do niego. O, skraszowało mi grę. Ups. Już cię zapraszam, Vexy. O, Vexy go zaprosić? Ja Vexy'ego cię mam. No nie, że się zrzucili. O, Vexy. No, Vixa! No nieźle, Vexy ci ty pobrał i teraz ten. Czekaj, muszę je wyłączyć. Czekaj, enablet, false. A, czemu? A to kto będzie dzisiaj? Do ciebie przyjdę. Głos na jebiego to będzie dobry dobra, głos. Ja nie, na Vixę, na Vixę. No ale jesteście nie mili. Nie przyjdziesz do mnie. Ale chamstwo. Aha, nie, zrób Vix, nie zabijaj mnie. Omniom. Dobra, to ja zabiję Vixa. Oh wow. Vexy znowu zginął. Jak zwykle. To co, poradzić się na go? Wy jednak jesteście. Zobaczymy, co z tym zrobimy. Byłem i podstawiłem trapkę pod jego drzwiami. Czekajcie. Didiri, co twoje stóp kierują pod domem Vexiego? Powiedz mi. Nie ma ich tam. Moje stópki były... Żeby szczyścić Rufixa, tak. Zabiłem Vexiego. Były Ejbiego. Nie były u Ejbiego, były u Vexiego. Były u Ejbiego i była tam Vixa. Czemu mówisz, że zabiłeś Vexiego? Nie, były u Vexiego. No bo byłem złodziejem. Były u Ejbiego, jesteś popierdolona, Luna. Kim jesteś teraz? Teraz. Ale jest ja zielony. Jestem potwierdzony. Weź o mnie, Didiri? Luna mówi prawdę. Ale może być pojebana. Ale ona mówi prawdę, bo mi wychodzi na dokładnie Ejbiego. Tak samo. To jest Ejbi poje... Aha. No i co? Postawiłem trapkę pod jego domem. Vixa, ale dwie osoby potwierdzają, że Didiri jest zły. Jesteście pojebani albo razem jesteście. Jesteście pojebani. Małego mówią mi. Jak w trójkę? W dwójkę. Gremlin i Luna. Ja przypomnę, że Gremlin, zanim zaczęliśmy grać, kogo będę, że będzie mnie fokusował. No nie, Ejbi będzie teraz mnie zabijał. A Gremlin z Luną mnie zabiją. Zabije mnie. Ej, nie zabiję. Ja cię nie zabiję. Luna mnie zabije. Ja zginę tej nocy. Luna mnie zabije. Już lecę do ciebie. O ty, draniu. Niemiłe. Od razu rzucę drugi nóż i w Gremlina polecir poszedłem. No to czekam. Taki właśnie jesteś, Ejbi. Jaki jestem? Jaki? Nic nie zrobiłem, Gubi. To Gremlin cię zabił, był u ciebie teraz. Co? Nie ma zgody. Nie, Vixa, mamy przejebane. O nie, była szalona, mówiłem, jak była, do tego doszło. Mówiłem, że była pojebana. O nie. No.
A on był namierzaczem. Ty też, Wiksa, jesteś namierzaczem czerwonym? Mamy przejebane, bo oni są we dwójkę razem. Pracujemy na Dediriego, bo Wiksa jest dla ciebie zawsze miła. To prawda. No i biego, Wiksa. O nie. No nie. Zaraz mi się zabije Wiksa. Tylko my tu jesteśmy zieloni w tym mieście. Dokładnie. No zawsze mnie. Dobra, Wiksa, ja nie idę na ciebie. Nie bijcie mnie. Dobra, Wiksa, nie ma problemu. Masz rację. Do ciebie strzelał. Nie, nie strzelał ci we mnie, co? Nie, nie ma po co. Wyszłam z domu, zaplamiłam. Czemu ty pierwszy? Nie, nie, nie. Ja też do ciebie szedłem. Aaa, pierwszy. O nie, Ebi był gremlina. O nie. Masz mnie. O, pa, zabiłem impostora. Ale prowokatorem nie jest. Ale to było piękne. Pięknie, Ebi. Ebi impostor wśród impostorów. Ej, ale pytanie, dlaczego Wiksa od razu nie wrzuciła, jak została sama na dwóch? Nie było neutralnej w ogóle, nie wiadomo czemu. Była! Było złodziej. Złodzieje. Powiedział to. Nie muszę wejść. Ale, że musicie mnie za każdym razem. To no, nie wiem. Trzeba zaprosić. Lunę? Ej, biegło? Lunę. Dobra. Ej, wywaliło cię? Nie, nie wywaliło mnie. Ale za ty szedłeś do mnie jako medyk? Nawet startu nie mogę nacisnąć przez to, że mi wysyłacie te zaproszenia walone, no. Dawa, jakiś start. O, w końcu. Nie krzycz już. Będę. Mam super rolę. Głos na Ebiego. Nie, 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 na Dediriego, na Dediriego. Szybko, szybko, ja już byłem, nie. Na Dediriego. No i proste, no bez sensu, no. Ebi zostaje. Pamiętajcie, prezydent umiera pierwszy. Taka zasada. Nie, nie zgadzam się z tą zasadą. Przyjąłem. Nie ma co się z nią kłócić. Przyjąłem. Tylko medyk. O nie, kolejny medyk. Ale dużo medyków. Dediri. Kurde Bela. Czemu nie umarłeś? Bo jest nieumarłym. Nowa klasa. Wyczyszczony. O nie! Ej, jest podejrzany. Ej, był. No byłem, no! Ale nic mu nie zrobiłem! Ej, jaką kasę dostałeś? Powiem wam tak, dostałem trapera, no. Ej, jest podejrzany. Jest czyściciel. Nie wiem, a czemu czyściciel? No trapera, no, naprawdę dostałem. No w poprzedniej to akurat nie miałem trapera, ale akurat teraz mam. Czerwonego? Nie mam czerwonego trapera. Nie no, uspokójcie się. Powiem wam tak, to nie jest neutralka. Jeszcze jak? Tak, ja nie wiem, jest podejrzany, bo nikt nie próbował go zabić w pierwszej rundzie. Nie, no to było, przyszło do mnie dwóch medyków, no. Baby, a na paluszek, że jesteś traperem. O ty kurde, tak do mnie? No, a co robiłaś? Jeszcze jak? Nic ciekawego. Tak, na paluszek? Jeszcze jak? Co? A wiesz, że jak kłamiesz, to masz grzech? Ja bym wygłosował Wexiego w takim razie. Bo na nie, no grę. Nie, bo nie podałem jej paluszka. Luna, to co robisz? Weźcie mnie, nie rozjuszajcie. No dobra, no to co robimy? No nie wiem, ja wam dałem przydatne info. Tak. No dobra, co, że dwóch impostorów się zgrali na Dediriego i jeden wyczyścił. A dlaczego? Bo jestem neutralką i nie mógł w inny sposób zginąć niż wszyscy. No nie, źle, a może to Vex jest właśnie seryjnym mordercą i sam to poszedł. Nic nie okłamałem. Znowu to zrobił. Nie chciałem, no to jest Wexy. Jego, ale oskarżanie mnie o to jest. No, nie no jest. Jak mogłem? To jak mogłem, co jak mogłem, nic nie zrobiłem. No nie zabiłeś, czyściłeś. Ej, serduszko mi pęka, że tak na paluszek mi kłamiesz, no. Na paluszek to metagaming. Dobra. Dobra, dowiemy się co tam ciekawego.
No i zanim się ta noc skończy. O, taka impreza. O. Dobra, chciałbym powiedzieć tylko, że teoria Vexiego się sprawdza. Vex jest neutralką, AB do wywalenia. To jest neutralką, czyli złą neutralką. Nie, dobrą akurat. Też bym chciała być prawdziwym. Dobra, lekarzem. Ogólnie ja mogę wam powiedzieć jedno. Jestem popierdolony. Ja AB jest zły, zagłosuję. Nie, nie, podstawiłem trapkę pod razem, zostaw mnie. Jestem ty dobrym. Dziwne. Aha, no to widzicie, dziwne. Dziwne. AB, ale chyba na AB'ego. To na ciebie nie zagłosuje. To kim jestem? Ale to nieważne. A z kim? A z kim? A, byłem za Dirim. Nie z Hubi. Z Dirim. Nie z Vexim. No byłem za Dirim, ja skipuję. Nie, nie, jestem popierdolony. Byłem dwa razy u Rufixa, za pierwszym razem pokazał mi, że jest Luna, u niego była, a teraz nie pokazało, że nikt u niego nie był. A ja byłem a mnie mogłeś widzieć, bo ja byłem na pewno u Rufixa. W pierwszej rundzie? Teraz byłem. Nie wiem, ja tam trapkę postawiłem. Nikogo nie pokazuję. Pod Arezem. Nawet mówił, że było u niego dwóch medyków. No, byli u mnie. Ale to nic nie zmienia, bo i tak jestem szalony, więc nikogo nie uleczę. A Luna siedzi cicho. Dobra. No zawsze siedzi cicho. Ej, mi ty czyścicielu. No, jest tak jest. AB oszukał za mnie na paluszy. O, metagaming, metagaming. Na paluszy mnie oszukał. Ale to nieprawda, nie oszukałem cię na paluszek, bo mi nie podałaś paluszka. A to się nie liczy, jak mi nie podasz paluszka. Tak wiesz, tak... No, ale tak słownie, że to się nie liczy. Nie liczy się tak. Odejdź! 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 Ale zaspokojnie. Nie odszedł jak coś. Będzie dobrze. Przykry, a u mnie co? Kurde, on jest naprawdę jest seryjnym. Wow! To jesteś Wiksa szalona. No wiem, że tak jestem szalona. Luna, no czemu zabiłaś Hubiego? Ja bym nie u Reza byłam. Jeszcze mówiłam, że Reza spokojnie, wszystko będzie dobrze. A na paluszek? Byłaś u Areza? No byłam u Areza. A na paluszek, to potwierdza? Że Hubiego nie zabiłaś? Ja wierzę, pomijam. A ja głosuję na Luna. Tylko wiesz, Wiksa, że prawdopodobnie to jest jednak Areza? Nie. Areza, kim jesteś? Ja jestem, mówiłem, podglądaczem. Że Areza to sus, a Luna gdzie była? No u Areza. U Areza, ale kim byłaś? To chciałem spytać. No, mówiłam już, że obserwuję. Aha, no ja nie wyszedłem z domu, bo mi się nie opłaca wychodzić, bo jak mam fake info. Dobra, to zagłosuj na Lunę. Nie no, skipujcie. Nie, no zginął Hubi. Zginął Hubi, a Luna była no u dobra. Mnie. Dobra, no to na Lunę można. Aha. Ale ty Arezę nie widziałbyś podglądacza przecież. No ja wiem, że go nie widzę. Więc nie masz pewności. No ja byłem u Vexiego, Vexa była u mnie. No to ci mówię, że byłam u Areza, no. Jedna osoba nie zagłosowała, kto nie głosował? Ja jeszcze nie zagłosowałem. No to na Lunę. No dobra. Bo Vex jest... No niestety. Survivorem. No. Bez szans. Dobra, widzimy się rano. Co? Dobra, Vexi. Ej, a ja czekaj, no ale dobra. Świeczkę. Jaką Vexi ty jesteś neutralką? On jest no świeczka. Zła. Ewentualnie może być bomberem. A mnie zostawiłeś? Nie jestem ani tym, ani tym. Zgadujcie dalej. No to jak zgadniecie, no to mnie możecie... A, seryjnym. Jestem seryjnym, bardzo dobrze. A mówiłem, kurde, że jest seryjnym mordercą. Natomiast nie zabiłem. Ani razu. No, tylko dlatego wiedział, że jest czyściciel, bo kurde, sam mnie poszedł zabić. Do mnie przyszły dwie zabijające osoby, po czym... Kończymy odcinek. Elo.